Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie moje widzki na moim kanale. A to jest kanał Wimaj, dzierganie fajne jest. Ja nazywam się Wioleta i witam Was pięknie i serdecznie te słoneczne, piątkowe popołudnie. Przed Wami na stole mam mój sweterek z raglanem. Już jest ukończony. Biegałam w nim już i zakładałam go. Super się sprawdza. Opowiem Wam trochę o tych sweterkach, jak się sprawdzają, jak wyglądają i jak są wykończone. A więc zabieram się do pracy. I popatrzcie. Tak wygląda ten raglan. Łańcuszek, który pokazywałam w drugim odcinku, jak zakładałam mój kanał. Tak wygląda. Tak wyszedł ten łańcuszek. Troszeczkę dodał smaczku. Proszę bardzo. Z drugiej strony tak samo. Oczka. Niektóre w tym raglanie są większe, niektóre mniejsze, ale to już taki urok tej włóczki. Z tego powodu, że ona jest taka nakrapiana i nierówna, to tak wychodzi ten raglan. Dobrze. Co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat tego sweterka? Tak jak mówiłam, zrobiłam sobie po bokach warkoczyki z dziurkami. Jakoś natchnęło mnie na warkoczyki z dziurkami. Postanowiłam sobie je tutaj wrobić po boczkach, jako taki miły akcencik, żeby nie było tak nudnawo. Proszę bardzo. Tak. Tak sobie wyglądają te warkoczyki. Teraz opowiem Wam jeszcze o wymiarach tego sweterka. Także sweterek jest ze stójką, z tym półgolfikiem, długi na około 62 cm, szeroki na około 47 cm. Jest to takie większe 38-40, taki rozmiar. M wpadający w L. Ściągaczyki na rękawkach są wysokie na około 6 cm. Luźno zakończone, bo chciałam, żeby były luźno zakończone. One są tym sposobem z narzutem na luźno zakończone. I stójeczka, bo ja muszę mieć stójeczkę w jesiennych sweterkach. I stójeczka jest na około 5 cm. Zawsze zależy mi, żeby w jesiennych sweterkach i zimowych był golfik, półgolfik albo taka stójeczka. Jest na około 5 cm. No i fajnie się sprawdza. Jest leciutki, milutki. I jak na razie raz tylko go prałam. Super po praniu wygląda. I jeszcze przypomnę, co to za wełna. Jakby ktoś chciał taki sam udziergać, jest to Cool Wool Print, Surwole Merino, czyli wełna merino nakrapiana. Dobrze. Także tak wygląda ten mój sweterek nakrapiany. Teraz pokażę Wam ten duży sweterek XXL, oversize.
A ten już jest w troszkę innym stylu, bo ten jest zszywany. Tak. Stójeczka już jest wyższa. Teraz muszę zobaczyć, czy mam go z dobrej strony. Nieźle jest złożony. Tak, wam go złożę jeszcze raz. I zaczniemy z tej strony od początku. I tak, ten sweterek jest, od razu powiem, z jakiej wełny. Jest on z wełny Merino Extra Fine 120 od firmy Schachenmayr. I co mogę powiedzieć o tym Merino? Jest grubszy niż tamte Merino. Nakrapiany z firmy Lana Grossa. Jest troszkę grubszy, dlatego fajniej się sprawdza na taki lejący duży swetr. I jest go, dziergałam go. We wzory warkoczowe. To są te wzory, ten wzorek, który się rozkłada w prawą stronę, w lewą stronę. Nauka tego wzorku była, jak się nie mylę, w pierwszym odcinku całkiem, jak zakładam kanał. Pomiędzy są lewe, prawe i tak dalej. Jest tych elementów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementów. Powiem wam o wymiarach tego sweterka. Od ramion ma długość około 75 cm. Szerokość wynosi około 60. I jest on taki dość długi, fajnie pasuje do jeansów, rurek i do leginsów. Zakrywa tyłek. Jest to taka L-ka, tak samo 38 wpadające w 40, taka L-ka, średniawa L-ka. Tył tak samo wydziergany w tym samym wzorze. Rękawki mam gładkie, zdecydowałam się na gładkie rękawki, żeby nie było za dużo tego warkocza wszędzie, w szyny i wobec. I zaraz powiem wam, jaką mam wysokość ściągacza. Ściągacz sobie wydziergałam na 10 cm, także fajne są takie, fajnie się układają. Rękawki są szerokie na 20 cm. I długie razem ze ściągaczem około 40 cm, tak? Z tym, że ramiona troszeczkę opadają i te rękawki są troszeczkę niżej wszyte. Wszywałam je troszeczkę niżej. Po bokach zdecydowałam się, że zostawię takie rozcięcia, takie rozporki, żeby był taki fajny, luźny. I teraz a propos tej stójki, to zaraz wam powiem, jak wysoko udziergałam. Stójkę mam wydzierganą na około 8 cm. Brakuje tam może 2-3 mm. Także fajnie. Chroni od wiatru i sprawdził się już fajnie. Był ze mną na weekendzie Alpach, także super sprawa. I co jeszcze chciałam powiedzieć dodatkowo co do tego wzorku? Aha, jest on wydziergany na ciemną włóczką, bo któraś z was pisała, że nic nie widać, nie dzierga się na ciemnej włóczce. Dzierga się, dzierga. Jak się dzierga od razu swetr i gotowca, to się dzierga z tej wełny, z której się zaprojektowało sweterek. Jak będzie się dziergać próbkę, to będę dziergała z jasnej wełny. Ale że tak się złożyło, że chciałam od razu pokazać ten wzór wam i zaczęłam dziergać ten sweterek późnym sierpniem
To był późny sierpień, wtedy, gdy było tak chłodnawo. To od razu pokazałam Wam go na tej oryginalnej buczce. Dobrze, to by było na tyle. Fotki będą wrzucone na koniec filmiku. A co mam na drutach chwilowo? Pokażę Wam chwilowo projekty, jakie mam na drutach. Sięgnę po mój złoty koszyczek. Tak, i pokażę Wam pierw może, co tutaj mam za cudo. Tutaj jest takie cudo, na szybko dziergane, bo będzie to prezent dla mojej znajomej. Następny prezent, też zażyczyła sobie chustę, nie wiem, te z chusty jakoś tak u mnie schodzą. I jest to, nie pamiętam dokładnie, chyba jakaś mieszanka moheru z czymś, z akrylem czy z czymś, bo jest troszeczkę dziwnie się mechaci. Nie mam niestety metryczki, gdzieś się zawieruszyła. I ta włóczka ma taki ładny złoty, miodowy czy żółtawy włos gdzieniegdzie, żeby była atrakcyjniejsza ta chusta, wymyśliłam, że coś do niej dodam. I wpadło mi w ręce takie coś, popatrzcie. Takie coś, jest to taki złoty sznurek, to jest sztuczne 100%. Jest to taki, chyba z poliester to jest. Jest to taki złoty sznureczek, nie wiem czy widać, pokażę Wam na ręce. I co kilkanaście centymetrów ma takie cekinki. Już widziałam wełnę taką, ale taki sznureczek mi wpadł pierwszy raz w ręce. I sobie miejscami dodaję do tej włóczki. I gdy mieszam go z tą włóczką, tak wychodzi. Proszę bardzo, te cekinki tak wychodzą. Wychodzą z pomiędzy tego mohorowego włoska. No, także jest to dopiero początek tej chusty. Będzie taka nie za duża, nie za mała. Zobaczymy, jak wyjdzie. Znajoma zażyczyła sobie, żeby była troszeczkę większa, bo to będzie jesienno-zimowa chusta, także chyba zrobię ją ciut dłuższą z dwóch motków. A tutaj otworzę to. A tutaj mam merino cool wool merinko extra fine. I to jest początek czapeczki dla chłopczyka, dla małego przedszkolaka. Na razie mam ściągacz. Proszę bardzo. I zaplanowałam, że ten ściągacz będzie podwójny, albo będzie składany, albo przekładany, jeszcze się zastanowię. A czapeczka będzie prościutka. W czterech miejscach będą redukowane oczka, ale o tej czapeczce troszeczkę więcej powiem w następnym filmiku. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, tą czapeczkę dziergam na trójkach 40 cm. W takich drucikach dziergam, fajnie się na nich dzierga, bo ja dziergam wszystko na bambusowych, czasem są one troszkę śliskie, no ale ja sobie z tym świetnie radzę, nic nie spada z drutów. I to by było na tyle w tym filmiku. Zostańcie ze mną, subskrybujcie. Zapraszam na następny filmik. Z pewnością ukaże się już wkrótce, bo mam w planach. W planie. Kilka kolejnych tematów, także zapowiada się ciekawa jesień, ciekawa zima.
zostańcie ze mną, subskrybujcie. Do zobaczenia. Pa, pa.